Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 86, 86. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You can get lessons from Camilla or her team at polonaswitch.com. We also have the Awakening Podcast, the Speaking Podcast, and the Meditation Podcast, and all can be found at roycolan.com. Cześć, Camilla. Cześć, Roy. Jak co tam? Słychać u ciebie? Jak się masz? Co słychać? Wszystko dobrze. Było śnieg dzisiaj na pierwszy dzień, tak? Tak. Dzisiaj, today, dzisiaj padał śnieg. Padał śnieg. No, tak, padał śnieg. Fajnie, lubisz śnieg? Nie lubisz bardzo. Śnieg? Kiedy bardzo? Idzie na nartę, może być, nie ale bardzo. Na miasto nie. Teraz jest bardzo zimno, prawda? Prawda. Prawda. Lubisz zimę? Do you like winter? Lubisz zimę? Nie bardzo. Lato jest lepiej dla mnie. Nie? Wolisz lato, tak? Tak. A zobacz, ja mam sweter jak śnieg. Tak. Ale piękny biały sweter. Biały jak śnieg. A dziękuję bardzo. Twoja koszula też jest ładna. Dziękuję. Super. To co, uczymy się polskiego? Jesteś gotowy? Zawsze. Always. Zawsze gotowy. Super, to dzisiaj polskie idiomy. Okej? Okay? Mm-hmm. Będziemy uczyć się polskich idiomów. Pierwszy idiom. Bułka z masłem. Co to znaczy bułka? Roll, bread roll. Dobrze. Z masłem. With butter. Dobrze. I co to znaczy bułka z masłem? Znasz ten idiom? Nie znam. Nie znasz. To znaczy, że coś jest bardzo, bardzo łatwe, nieskomplikowane, nietrudne, proste. Na przykład język polski to bułka z masłem. Też tak myślisz? Nie. To jest trudne dla mnie. To jest trudne. Ale dla kilku ludzi. A dla ciebie co jest bułką z masłem? Co dla ciebie jest bułką z masłem? Yeah. What for you is? Czyta książkę, bo ja lubię czyta książkę, bo dużo ludzi, to jest trudne, ja nie mam ochoty, tak? Or też podcasting jest... Czytanie książki to bułka z masłem, tak? Tak. Dobrze, czyli to jest pierwszy idiom. Idiom numer dwa. No to niech będzie urwanie głowy. To jest głowa, head. Yeah. Urwanie... Turn head? No? Pull your head? Nie, jak cut off. Oh, cut head, okay. Tak, że jest głowa, a potem nie ma głowy, tak? Piękne. Ale co to znaczy urwanie głowy? Bo to jest idiom, tak? Więc ten idiom znaczy, że mam bardzo dużo pracy. I have a lot of work. Jestem bardzo zajęta, mam dużo rzeczy do zrobienia, nie mam czasu. Muszę szybko robić, tak? Mam urwanie głowy. Czasami tak jest, że mamy urwanie głowy, Roy, prawda? Czasami. I ja pamiętam w Irlandii, ludzi mówi, on jest płacić od szyja, is your neck szyja? Szyja, neck. Tak, na dół. It's like, on nie myślę. Tak? He's paid he's paid from the neck down because he doesn't think. Aha, czyli taki bardzo zmęczony, tak? Ale nie, urwanie głowy to znaczy, że masz bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Jesteś bardzo zajęty, tak? Na przykład mówisz, mam 10 podcastów, muszę zadzwonić, nie mam czasu, mówisz, nie mogę rozmawiać, mam urwanie głowy, czyli dużo pracy. Masz dzisiaj urwanie głowy? Nie, wszystko z porządku. Dzisiaj jest relaks, bo dzisiaj jest niedziela, tak? Dokładnie. Dobrze, to mamy idiom numer dwa. Teraz będzie idiom numer trzy. Flaki z olejem, tak? Coś jest nudne jak flaki z olejem. Co to znaczy flaki z olejem? Flaki? Flaki, like the stomach, something with the stomach oil. Tak, but it means that something is very boring, tak?
nudne jak flaki z olejem. Co dla ciebie jest nudne jak flaki z olejem? Tylko nie język polski, tylko nie gramatyka, Roy. Co kiedy dla ludzi ciebie jest? Gossip. Gossip? Aha, kiedy ludzie plotkują, to jest to dla ciebie nudne, tak? Tak. Plotkować to jest gossip, tak? Plotkować. I kiedy Tak. ludzie plotkują, to dla ciebie, kiedy słuchasz, jest to bardzo nudne, jak flaki z olejem, tak? Tak, dokładnie. Coś jeszcze? Nie. A u ciebie? Mecz w telewizji. Jest nudny jak flaki z olejem. Nie dobrze. Lubię. Dobrze, to teraz mamy idiom numer 3 czy 4? 4. 4 już. Wow, to już 4. Ręce opadają. Ręce hands opadają. Hands down. Fall down, tak? I co to znaczy? Nie wiem, hands fall down. To znaczy, że nie mam siły. Oh, you don't have energy, you're tired. Tak, nie mam siły. Nie wiem, co robić. Ta sytuacja już jest taka skomplikowana, że ja nie mam pomysłu, nie mam no idea, tak? Co robić? Więc moje ręce opadają. Nie wiem. Nie wiem, co robić. Kiedy twoje ręce opadają? Na przykład, kiedy robi gardening, ogrody. Aha, kiedy uprawiam mój ogród, tak? Kiedy uprawiam mój ogród, uprawiać ogród, tak? Tak. To ręce opadają, bo jest tak dużo pracy, tak, tak dużo rzeczy, i tak? Ja nie wiem, co jest kwiat, co jest plant, bo czasami... Jaki kwiat, jaka roślina. Tak. I Roy mówi, ręce opadają. Dokładnie. Dobrze, bardzo fajnie. Czyli mamy 4 idiomy. Powtórz, Roy, jakie znasz teraz te idiomy. Pierwszy idiom to był masło idiom... Masło i bułka, bułka i masło. Bułka z masłem, czyli coś bardzo łatwego, nieskomplikowanego. Drugi, urwanie głowy, to znaczy, że mam dużo pracy. Nudny jak flaki z olejem, coś jest bardzo nudne, nieinteresujące, nieciekawe. I ostatni, ręce opadają. Tak, hands. Że już nie mam siły. Tak, no dobrze. Tak, bardzo popularne idiomy, często ludzie używają, także teraz Roy, ty możesz na co dzień mówić, tak? O, przepraszam, mam urwanie głowy, nie mogę rozmawiać, tak? O, ręce opadają w tej sytuacji. Ten film jest nudny jak flaki z olejem. Tak, możesz używać. Dobrze. Masz pytanie? Nie mam. Wszystko z porządku. A może pytanie dla naszych słuchaczy? Może wy, drodzy studenci, napiszecie, tak? Kiedy wam opadają ręce? Co jest dla was nudne jak flaki z olejem? Kiedy macie urwanie głowy? I co jest dla was bułką z masłem, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję, Kamila. Dziękuję bardzo. So if you'd like some lessons from Camilla or her team, you can go to polonaswitch.com and you'll find all our episodes, which are all different, on learnpolishpodcast.com. Be sure to share with your friends, give us a 5-star rating, and until next week, take care.